wszystkim, zapraszam Was dzisiaj na kolejny mój film i dzisiaj sobie zrobimy makijaż razem. Tak pomyślałam, że no bo chcę przetestować tę paletkę z Maxmo Frozen Roses, aczkolwiek no samej tej palety no nie będę Wam pokazywać, tak mi się wydaje, więc nałożymy sobie razem po prostu podkład na całą twarz i zrobimy coś fajnego na oczy. Ja drugi dzień będę testować sobie Eveline Cosmetics, ten Better Than Perfect. Dzisiaj nałożyłam bardziej taki matujący krem na twarz. Z tego względu, że po prostu wczoraj no świeciłam się bardzo. Oczywiście nie wzięłam sobie, się wczoraj bardzo i tak pomyślałam, że nałożę sobie coś bardziej matującego. Mam też zrobione brwi. Nie wiem, czy to widać, ale mam nadzieję, że tak. Także rozłożę sobie podkład i rozprowadzę go gąbeczką. I tak Was chciałam zapytać, że ktoś to... Ja wiem, że ja zawsze to powtarzam, ale jeżeli ktoś to ogląda, to dajcie mi proszę znać, jeżeli używaliście już tych paletek na przykład z Maxmo. Mam jeszcze te z Mio, z Vanessą, tak? Czy one Wam się sprawdzają? No jeszcze ich nawet nie dotykałam, nie robiłam żadnych swatchów sobie. One bardzo ładnie wyglądają wizualnie. Ja też makijażystką nie jestem żadną, także po prostu na swój własny użytek. No nie wiem, czy ten podkład nie jest za ciemny. No, mi się wydaje troszkę za ciemny na mojej karnacji. Ten kolor 03 czy 3. Także no. Z Glam Shopu z numer 3. Mam nadzieję, że wszystko będzie ok. Też na powieki, bo to będzie jako moja baza. Tu na środek. Jako sobie podsumuję dzisiaj. Właśnie na tym, na czymś innym. No okej. Okay. I przypudruję wszystko pudrem z Eko Cery. Przypudrowanej teraz tu mam paletkę z Golden Rose, tu chyba każdy ją zna, to jest Golden Rose Metal Sculpting Palette z bronzer, róż i rozświetlacz. Sobie użyję i bronzera i różu i chyba rozświetlacza też. To teraz ten róż. Twarz skończona i teraz naszym tutaj głównym bohaterem. Jakieś dziwne, jak zawsze, odgłosy w tym mieszkaniu, w tym domu. I paletka Frozen Roses. Cienie błyszczące warto nałożyć na klej do brokatu. Aplikację polecamy zacząć od najciemniejszego cienia. I nasze maty mają największą pigmentację, gdy są nakładane ściennie zbitym pędzlem kuleczkowym na mokry kolektor lub mokrą bazę pod cienie. Ja tego nie zrobię, tak? Tutaj wiem, że jest lusterko, także zamknę to moje małe. Opa. Będziemy się malować do tego lusterka. Kolory są bardzo ładne, ja lubię. Te fiolety mnie urzekły. I nie ukrywam, dla tych fioletów ja ją zamówiłam. Nie ma żadnego beżu. Wiecie, podłóg brwiowy, żeby sobie coś nałożyć. Czekajcie, wezmę sobie z... I czyszczę czasami też. Ale najpierw wezmę sobie po prostu brąz, tak mi się wydaje. Wezmę ten ciemny brąz. Brown. Ten tutaj. No, sypię się troszkę.
bardzo, bardzo mi się podoba, jak się rozcierają. Rozcierają się naprawdę bardzo fajnie. Zobaczcie ten brąz. To jest dość ciemny brąz. Tutaj ten. Podoba mi się. Nie mam jakby, wiecie, nie jestem specem od makijażu, a naprawdę daje się to rozetrzeć. Tam wezmę sobie jakiś taki trochę mniej zbity pędzel. No może ten jasny fiolet. Purple Rose. Ten przy lusterku. Tutaj. Nie ten, ten. Sypię się. I jako sobie tutaj nałożę załamanie. Nie wychodzę za daleko w załamanie, wiecie, w sensie nie rozcieram do góry za bardzo. No bo nie chcę. No tak bardziej... parę razy go trzeba tutaj, wiecie, wbić w powiekę, żeby się pokazał po prostu. I ten Churning Violet, ten tutaj, nałożę sobie na resztę tutaj powieki, tylko zostawię wewnętrzną powiekę trochę wolną. Nie sypią mi się na razie, chociaż ja... Wow! No, tutaj już... takim właśnie pędzelkiem zbitym. Tak właśnie zapisane na opakowaniu, że takim pędzelkiem zbitym dostaniecie właśnie największą pigmentację. Na razie się zgadzam. I lekki osyp. No ja też go nałożyłam tutaj dość sporo. Czekajcie, sobie osyp tylko zmiotę. Dobra. Wracam tutaj do pędzelka, gdzie był ten jasny fiolet. Po prostu rozetrę sobie granicę, żeby nie mieć takiego... wiecie. Ja wam pokażę. Nie wiem, czy widać. Plamy. Tutaj. No ja to widzę. Nie? Nie wiem, czy... Zaraz padnie bateria. Dołożę sobie tego fioletu. Jeszcze na środek. Rozetrę. Przy dołożeniu już troszkę lepiej. Op! Zatracił mi się ten brąz teraz. Ten ciemny brąz dołożę sobie. Tutaj właśnie w zewnętrznym kąciku. Zjadę tym brązem ciemnym też na dolną powiekę. I rozetrę, już nie nakładając nic więcej, po prostu tym pędzelkiem z tym fioletem, co rozcierałam te fiolety. Hop. I rozetrę. Płaskim pędzelkiem, ten najjaśniejszy tutaj, wyświetlający właśnie w... to jest ultrafiolet. Pewnie... no właśnie... napisane jest pewnie na jakiś, wiecie... klej, no dokładnie, na jakiś klej byłoby miodzio, a palcem... palcem jest miodzio. Teraz to rozetrzeć. Jak
jakiś klej czy coś, ale suche powieki to się nie trzyma. Ale jest ogólnie piękny kolor. Nałożony palcem. Jeszcze. Nałożony, roztarty troszkę, już traci ten swój taki blask. Taki dzienniaczek, co? Jezus, nie mam też. Teraz nie mam innego lusterka, tylko to. Tu jest fakt, napisane jest, że na mokrej bazie, na korektorze, na mokrym korektorze. Te cienie by to wyglądały najlepiej. Ja na przykład tak w ogóle nie nakładam, bo dla mnie to jest... zawsze pudruję. Wiecie, zawsze mam przypudrowaną powiekę. Taką mam kolejność, wiecie, nakładania sobie makijażu, że po prostu jak pudruję sobie całą twarz, to też okolice pod oczami i powieki sobie pudruję. No i teraz, czy to jest moja wina, że ta paleta... Możliwe. Niekoniecznie, wiecie, wina palety, bo ja nie mam, tak jak już mówiłam, jakichś super umiejętności. Ale czy to jest paleta tylko dla ludzi, którzy muszą mieć jakieś umiejętności? Nie wiem. Znaczy, nie podejrzewam, że musicie mieć jakieś super cudowne umiejętności malowania się, wiecie, cieniami, żeby się cieniami dobrze pomalować. Ja mówię, tak jak już mówiłam, mam cienie z innych palet, którymi mi się na razie lepiej pracuje. Uwielbiam cienie z Colourpop. Nimi się naprawdę bardzo łatwo maluje. Wystarczy naprawdę do przyciągnięcia pędzlem i już jest wszystko zrobione, ogarnięte i jesteście wymalowane. Tu podoba mi się ten błysk. Podoba mi się ten błysk. No ale... Czy to jest wszystko? Tu widzę takie dziury, wiecie? Takie dziury, których bym nie chciała widzieć. To tak, to tyle. Makijaż ust. Mam taką kredkę z Rorara. Nie, tak, po prostu skończony makijaż. Dajcie oczywiście znać, czy macie tą paletę z Maximo, czy... Czekajcie, odsunę się wam. Czy macie tą paletę z Maximo, czy wam się podoba? Bo to jest chyba najnowsze w ogóle tutaj, co wyszło na rynek jakoś niedawno. Także dajcie znać, czy makijaż wam się podoba, czy macie jakieś zastrzeżenia. Ja tak wam mówiłam, nie pracowało mi się z nią jakoś super. Widzieliście sami te dziury, które powstawały. Tak mam wrażenie, że kamera to uchwyciła przy fioletach. No nie jest to jakaś tam, wiecie, ten kolor nie jest jakiś najłatwiejszy, ale jest tyle zachwytów w internecie tą paletą, że myślałam, że ten właśnie fiolet będzie taki super cudowny. Właśnie bardzo dużo makijażu tym fioletem jest zrobione. No ja lubię taki kolor. Także no, mam nadzieję, że miło wam się oglądało takie małe Get Ready With Me. Ja idę teraz myć okna. Bo jak widzę to słońce i te moje okna, to po prostu bierze mnie na mycie okien taki makijaż cudowny. Także pozdrawiam was serdecznie, życzę wam miłego dnia i do zobaczenia w kolejnych moich filmikach. Pa!